Podobno ludzki mózg to wciąż dla naukowców narząd kryjący wiele tajemnic. Nie mniejszą zagadkę stanowi umysł, czyli zdolność mózgu do okiełznania świata zewnętrznego. Ta umiejętność ma pomóc człowiekowi w przetrwaniu, ale czy nie stawia przed nim pułapek? Na tak postawione pytanie mogły odpowiedzieć sobie osoby, które odwiedziły naukobus. Nietypowy pojazd na jeden dzień zawitał do Polic. Interaktywna wystawa Umysł przyłapany miała pokazać, że na co dzień nasz umysł posługuje się wyuczonymi schematami i gdy przyjdzie wyjść poza rutynę, zwykłe czynności przestają być proste. Są takie działania, które na co dzień po prostu wykonujemy automatycznie, bo się już nauczyliśmy, nasz mózg je doskonale pamięta. Na przykład hulajnoga, która skręca w konkretną stronę, jak jedziemy do szkoły czy też do pracy, a tutaj zmieniliśmy oś i nagle skręca w drugą stronę i jesteśmy naprawdę zaskoczeni tym. I mimo, że już wiemy, jak działa, to bardzo ciężko pokonać bardzo prosty slalom. Mamy również taki eksponat, który pokazuje obraz, w którym mamy ukrytą twarz i dopiero w momencie, w którym postawimy odpowiedni walec i spojrzymy pod kątem, widać tą twarz. A na początku widzimy tam góry, widzimy dolinę, więc okazuje się, że coś, co widać na pierwszy rzut oka, nie zawsze jest tym, co jest najistotniejsze, najciekawsze i że warto wchodzić trochę głębiej i zaskoczyć się czasem. Naukobus to projekt realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od stycznia bieżącego roku wystawa odwiedza małe miasta i wsie. Do tej pory zjeździła już całą Polskę. Do Polic naukobus przyjechał dzięki staraniom mieszkanki Ewy Chmielewskiej. Ten projekt jest projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt, który został wymyślony przez zespół wicepremiera Jarosława Gowina i jest skierowany do miasteczek poniżej 100 tysięcy ludności. Czyli nie ma, bo padło dzisiaj pytanie, dlaczego nie Szczecin? No, tam nie mógłby trafić, bo to jest duże miasto. Jest wiele teorii umysłu, od Matrixa po mózgi w słoikach, zanurzonych w chemicznej brei. Umysł tworzy wewnętrzny świat, nad którym wydawałoby się człowiek potrafi zapanować. Nauka udowadnia, że jest to zagadnienie bardzo skomplikowane. Czy można zatem wyzwolić się z pułapek umysłu? Jak najbardziej jesteśmy w stanie nasz mózg przyzwyczaić, nauczyć nowych rzeczy, no ale to wymaga po prostu ćwiczeń. To jest najważniejsze. Tak jak uczymy się czegoś, mamy tutaj doskonały przykład eksponatu, który nazywa się Pochwała automatyzmu, który po prostu dotyczy alfabetu Braille'a i pokazuje, że dukamy powoli jakieś pojedyncze litery, ale tak samo przecież było z alfabetem łacińskim. I tak jak osoby niewidome doskonale szybko czytają, to my też już teraz czytamy alfabet łaciński bez problemu, więc po prostu to jest kwestia ćwiczeń i pokazania tego, jak daleką drogę już zaszliśmy i jak z każdym innym językiem możemy to wykonać. Umysł przyłapany to 15 interaktywnych eksponatów, dzięki którym każdy może przeprowadzić swój mentalny trening. Wystawa pokazała, że nauka to nie tylko szkolna ławka i podręcznik. Fajne, no mi się podoba, ale parę rzeczy mogłoby jeszcze więcej przyjechać, żeby było więcej co do zobaczenia. Nigdy jeszcze nie byłem w Centrum Nauki Kopernik i jestem mile zaskoczony, że przyjechało do naszego miasta i dużo jest tu ciekawych eksperymentów. Wiele możemy dzięki nim się nauczyć, na przykład jak zbudowany jest nasz mózg. Musimy ułożyć tutaj dwie półkule i złączyć je. Police były pierwszym miastem zachodniopomorskim, do którego zawitał naukobus. W powiecie polickim wystawa zajechała także do Przedsławia.